1 stycznia. Łaska na nowy rok. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. 1 Koryntian 15:10. Łaska nie jest jedynie Bożym usposobieniem, by czynić dla nas dobrze, gdy na to nie zasługujemy. Jest to rzeczywista moc od Boga, która oddziałuje i sprawia, że dobre zmiany zachodzą w nas i dla nas. Boża łaska była Bożym działaniem w Pawle, aby Paweł ciężko pracował, ale z łaski Boga daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Dlatego, gdy Paweł mówi, zbawienie swoje sprawujcie, dodaje, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Filipian 2, od 12 do 13. Łaska jest mocą od Boga, by czynić dobre zmiany w nas i dla nas. Ta łaska jest przeszła i przyszła. Nieustannie spada nikłym wodospadem teraźniejszości, niewyczerpaną rzeką płynącą do nas z przyszłości, do wciąż powiększającego się rezerwuaru łaski w przeszłości. W ciągu następnych 5 minut otrzymasz podtrzymującą łaskę płynącą do ciebie z przyszłości i zgromadzisz następną 5-minutową wartość łaski w rezerwuarze przeszłości. Właściwą odpowiedzią na łaskę, którą otrzymałeś w przeszłości, jest wdzięczność. A właściwą odpowiedzią na łaskę obiecaną ci w przyszłości jest wiara. Jesteśmy wdzięczni za przeszłą łaskę ubiegłego roku i mamy pewność przyszłej łaski w nowym roku.